Witajcie w kolejnym odcinku serii Średnica. Dziś przedstawię Wam czasowe zmiany w rozkładach jazdy pociągów przed otwarciem peronów 1, 2 i 3 na Warszawie Zachodniej. Zapraszam do oglądania. SKM. S1. Zawieszenie kursów wydłużonych linii w relacji Pruszków-Otwock, pozostawienie tylko wariantu Pruszków-Warszawa Główna. S10. Zwiększenie częstotliwości kursowania do co około pół godziny. S2 i S20. Kursuje według specjalnego rozkładu jazdy. S3 i S4. Wybrane pociągi od strony Legionowa zostaną skrócone do stacji Warszawa-Gdańska. Koleje Mazowieckie. W kwestii kolei mazowieckich nie znalazłem żadnych więcej informacji, oprócz tego, że wieczorne kursy niektórych linii mają być kierowane przez Warszawę-Gdańską zamiast przez zachodnią. WKD, PKP Intercity, Polregio oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna nie wprowadzają żadnych zmian. To już na tyle. Jeżeli ktoś wie więcej o zmianach w kolejach mazowieckich na ten czas na linii średnicowej, to zachęcam do komentowania. Taki komentarz przypnę w celu uzupełnienia filmu.